Kolonoskopia jest badaniem również endoskopowym przewodu pokarmowego, obejmującym jelito grube i również dającym możliwość zerknięcia do końcowego odcinka jelita cienkiego. Kolonoskopię powinniśmy wykonywać w sytuacji, gdy ukończyliśmy 50. rok życia i to jest taki dobry moment na to, żeby badanie profilaktyczne kolonoskopowe wykonać. Jeżeli są objawy, które sugerują możliwość istnienia procesu nowotworowego w obrębie jelita grubego, trwające dłużej niż 2-3 miesiące zaburzenie rytmu wypróżni. Może być tak, że rytm wypróżni dotychczas regularny nagle zmieni się na rytm nieregularny, polegający na tym, że pojawiają się tylko i wyłącznie luźne stolce, czyli pojawia się biegunka, zaparcia. Jeżeli temu zaburzeniu rytmu wypróżni towarzyszą jakieś patologiczne domieszki w stolcu, takie jak na przykład obecność śluzu, obecność świeżej krwi, treści ropnej, to jest dodatkowy sygnał przemawiający za tym, że powinniśmy tą kolonoskopię wykonywać szybko. Może nas nic nie boleć, otóż to. Jedynym symptomem niejednokrotnie świadczącym o rozwijającym się procesie nowotworowym w obrębie jelita grubego jest tylko i wyłącznie anemia. Anemia wykrywana w badaniach krwi, która nie ma jakby w pierwszym momencie uchwytnej przyczyny, nie jest niczym wytłumaczalna i to może być pierwszy objaw raka jelita grubego, zwłaszcza jego prawej połowy. Badanie kolonoskopowe wymaga przygotowania, wymaga oczyszczenia jelita grubego z maskałowych, żeby miało dobrą wartość diagnostyczną. Tego oczyszczenia jelita grubego stosujemy różnego rodzaju leki, których sumienne przyjęcie i wykonanie wszystkich procedur tak, jak to jest zalecane przed badaniem, jakby warunkuje odpowiednie przygotowanie jelita do badania. Tak jak przy badaniu gastroskopowym, tak i przy badaniu kolonoskopowym możemy się wspomóc analgosedacją, czyli lekami podawanymi przez lekarza anestezjologa. Rocznie w Polsce się rozpoznaje średnio 15 tysięcy przypadków raka jelita grubego. To jest drugi najczęstszy nowotwór u mężczyzn, trzeci najczęstszy nowotwór u kobiet. Z tego powodu rocznie umiera około 10 tysięcy osób. Wykonywanie tego badania w trybie takim profilaktycznym jednoznacznie wyniki wskazują na to, że to badanie jest skuteczne, ma wartość przesiewową, czyli zmniejsza umieralność z powodu tej choroby.